Czemu ukradkiem łzy ocierasz? I z taką trwogą w okno spozierasz. Czy dzisiaj goście do nas przybędą? I choć chwileczkę z nami usiądą, a może mama wcześniej powróci i kołysankę do snów zanudzi. Nie, moja mała miła siostrzyczko, nie z tych powodów smutne meliczko. Mama nie wróci. To nie sobota. Mamusię czeka ciężka robota. I żaden przybyszu nie zastuka, gdyż dziś szaleje tu zawierucha. Buran zasypał naszą ziemiankę, a wilki wyją już kołysankę. A my nie mamy wody ni chleba. Brak nam opału i gwiazdki z nieba. A dzisiaj święto, siostro malutka. Tam w polskim kraju idą do żłobka. W kościołach dzwony już rozbrzmiewają i na pasterkę naród wzywają. Ty nie pamiętasz, boś jeszcze mała, że dzisiaj Polska cieszy się cała. Tam wigilijna gwiazdka już świeci i przy choince usiadły dzieci. Opłatkiem białym się połamały i Bóg się rodzi. Głośno śpiewały. A tu w tym stepie, w którym mieszkamy, nie ma choinki, nie ma też mamy, nie ma opłatka, ni kromki chleba. Nawet nie mrugnie nam gwiazdka z nieba. Co to choinka, siostro kochana? Czy to coś ładne? Jak jest ubrana? Co ona robi tam pośród dzieci? Gdzie ona stoi? I czemu świeci? Na te pytania odpowiedź piękna. Choinka, siostro, to polskie święta. To Jezus mały, polska kolęda, biały opłatek, modlitwa święta, wspólna wieczerza, dawne obrzędy. I te urocze małe prezenty, to ciepłe słowo, dobroć, uściski i tak życzliwy uśmiech najbliższych. Siostra objaśnia, mówi, tłumaczy, a ja wtulona siedzę na pryczy, z tęchłego siana w ręce swe biorę i w myślach swoich przy żłobku stoję. Widzę Józefa i Pannę Świętą, małą dziecinę, tak uśmiechniętą. Ono podnosi swą rączkę małą i błogosławi już Polskę całą. Ona też, ono też
lekarz tuli mnie, sybiraka, do serca swego garnie, Polaka. Ono się do mnie uśmiecha czule, śpiewa, pociesza, bawi jak umie, modlitwy uczy. Uczy cierpienia. Jak wytrwać w dobrym aż do zbawienia? Ja zasłuchana w słowa dzieciątka. Coraz się mocniej wtulam do kątka. Siostra kolędę cicho nuciła. Zziębnięte ciało moje tuliła. Siankiem okrywa me bose nóżki. Śpi, bo przybędą dziś dobre wróżki. Już mi nie zimno, nie czuję głodu. I tak usypiam na swym barłogu. Z różnych zakątków Polski, to głównie dzieci policjantów drugiej RP, których ojcowie, policjanci, zostali zamordowani w Twerze. Mój Boże, dzieci. To przecież staruszkowie w wieku około 80 lat. Podpierają się laseczkami, w drugiej ręce trzymają wiązanki kwiatów, świece. Jacyś przejęci, zadumani. W myślach wspomnienia z młodych lat. Na myśl przywołują swoich rodziców, swoją młodość. Ojca, policjanta. Odtwarzają w pamięci jego wygląd, sposób poruszania się. Wspominają ostatnie chwile przed rozstaniem. Siedzimy obok siebie. Nie znamy się, ale u każdego z nas przewija się jedna myśl. Za parę godzin do tego miejsca, gdzie spoczywają twoje, ojcze, doczesne szczątki. Pokłonię się mogiłom, całuję ziemię. Te marzenia upragnione i skryte, aby stanąć przy grobie ojca policjanta drugiej RP w tak straszliwy sposób zamordowanego na nieludzkiej ziemi. Za to, że był Polakiem, że służył swojej ojczyźnie. Z zadumy wyrywa nas głos pani komisarz Ani. Jedziemy do Legionowa. Autokary już czekają. Jeszcze parę godzin snu.